Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Kochani, dlaczego faryzeusze i uczeni w piśmie wystawiali Jezusa na próbę? Ponieważ Mu nie wierzyli. Nie wierzyli w to, co mówi, w to, co głosi. A co Jezus głosił? Jezus głosił wolność. Głosił Królestwo Niebieskie. Dla nas słowo Królestwo w ogóle nic nie znaczy, ponieważ żyjemy w innych czasach. Mamy teraz demokrację. Nie mamy króla, mamy prezydenta, którego możemy sobie wybrać, którego może wybrać większość. I na pewno ten prezydent będzie się zmieniał, nie będzie wiecznym prezydentem. Żyjemy w takich czasach, ale wtedy było inaczej. Wtedy ludzie mieli królestwo, mieli króla. Jezus przyszedł i głosił im królestwo. To gdzie to królestwo? Skoro oni cały czas żyli w niewoli. Rzymianie okupowali Palestynę już od wielu, wielu lat. I faryzeusze i uczeni w piśmie próbowali zrobić wszystko, żeby się uwolnić spod jarzma Rzymian. A Jezus im głosi takie rzeczy. Jak On chce to zrobić? Jak On chce uwolnić ich? On nie przyszedł ich uwolnić politycznie. On przyszedł uwolnić ich duchowo. Nie przyszedł nawet uwolnić ich fizycznie. Dlatego naigrywali się z Jezusa, robili sobie z Niego podśmiechujki i szukali pretekstu, żeby się z Nim pokłócić, żeby Mu pokazać, że On jest w błędzie, że jest... I może być tak, że my często też tak Jezusa traktujemy, bo Jezus nam coś obiecał nam wolność, a tej wolności nie ma. Obiecał nam obfitość, a tej obfitości nie ma. No, gdzie jest to? Ja pamiętam, kiedy miałem kryzys. Kryzys fizyczny, duchowy, psychiczny i nie miałem już prawie nic. Coraz miałem mniej. Finanse się już po prostu popsuły totalnie. Nie mam co jeść. No i co? No i co mam jeść, Jezu? Trawę? Mam być jak krowa? No gdzie jest to? Jestem ewangelizatorem i co? I nie mam co jeść. Jestem sam. Nie mam wspólnoty, wszyscy mnie zostawili, wyrzucili. Nic nie słyszę. Modlę się, a Ty nie odpowiadasz. Modlę się do ściany. Nie ma Cię? No gdzie jesteś? Gdzie jest to, co kiedyś było? Nie ma. I wtedy jestem jak faryzeusz uczony w piśmie, który wystawia Jezusa na próbę. A Jezus cierpliwie to przeczeka. Jezus potrafi odpowiedzieć nam tak, żebyśmy po prostu byli zadziwieni. Bo nas kocha. Kochał faryzeuszów i uczonych w piśmie, chociaż nie lubił tego, jak oni go wystawiają na próbę. Kocha. On się nie męczy miłością. Kocha Ciebie zawsze. Zawsze Mu zależy na Tobie. Nawet jeśli Ty po prostu zachowujesz się jak faryzeusz i uczony w piśmie. I robisz wszystko, żeby Jezusowi nie wyszło. I kiedy zrobisz tak, jak Jezus chciał, to mówisz: no, Panie Jezu, znowu Ci nie wyszło. Zobacz, jaki Ci nie wyszedłem. Zobacz, jaki jestem słabiutki. Słabo się nade mną starałeś. Zobacz, jak mnie stworzyłeś. Zobacz, jaki jestem malutki. Jaki jestem zakompleksiony. Widzisz? Takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Nie udało Ci się. Nie, nie mów tak. To są kłamstwa. Odrzuć te kłamstwa od siebie. Podziękuj Bogu za to, że jesteś, bo On jest blisko. Wiecie, kiedy nie doświadczam Jego miłości, nie słyszę Jego głosu, jest mi źle, to mam na ręku taką opaskę. Ja jestem z Tobą, o, coś takiego, i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. To ma mi ciągle przypominać, że On jest blisko, Jego słowa są prawdziwe, że jeśli obiecał mi wolność, to tą wolność mi da. Jeśli obiecał mi obfitość, to wypełni. Jeśli obiecał mi, że będzie mnie karmił, że będzie się mną opiekował, że będzie blisko wtedy, kiedy będzie mnie posyłał na ewangelizację,
że niczego nie będzie mi brakowało, to tak jest. Tylko to ode mnie zależy. Moja postawa wobec Jezusa, moje nawrócenie do Jezusa, moje odrzucenie faryzeizmu i tego bycia uczonym w Piśmie, który wszystko wie, wie wszystko lepiej od Boga, wie lepiej, do czego jest powołany, bo się na tym najlepiej zna. Bo często myślimy, że znamy się lepiej od Boga na nas samych, że znamy siebie lepiej niż Bóg zna nas. Przecież to On nas stworzył, a nie my Go. My nie stworzyliśmy Boga. Bóg jest. Bóg był i będzie. To On stworzył Ciebie. I ma dla Ciebie plan. Oczekuj Go cierpliwie. Nowa ziemia, nowe niebo przyjdzie. Nowe życie wypełni się. Tak jak obiecał. Czekaj na tej stacji, bo pociąg przyjedzie. W swoim czasie. Tylko nie odchodź z tej stacji. Może jesteś właśnie teraz pod krzyżem, albo na krzyżu. Może teraz cierpisz, masz naprawdę masę pytań bez odpowiedzi. Czekaj. Czekaj, aż On przyjdzie. A na pewno przyjdzie, bo obiecał to. I wtedy dopiero zrozumiesz, dlaczego musiałaś przejść przez to, przez co przechodzisz. Wtedy będziesz umiała nazwać to, przez co przechodzisz. I wtedy otworzą ci się oczy i będzie tak, jak nie jesteś w stanie sobie po prostu tego wyobrazić. Uwielbiaj Boga. Kochani, wczoraj nie ogłosiłem zwycięzcy poprzedniego konkursu, ponieważ miałem problemy techniczne. Internet mi wyłączyli, bo nie zapłaciłem na czas faktury tej do zapłaty. No już zapłaciłem i jutro, czyli dzisiaj, dla mnie jutro, będą ogłoszone dwa konkursy, rozwiązania tych konkursów. Zawsze szukajcie tego na dole, pod filmikiem, w opisie. Jest wiele osób, którzy nie odebrali swoich nagród, ponieważ nie zaglądają do opisów. Kiedyś filmowałem te rozwiązania konkursów, ale zrezygnowałem z tego. Chciałbym, żeby to było prościejsze, a nawet troszeczkę, żebyście dali z siebie coś, żebyście zajrzeli do tego opisu, żebyście przeczytali, co tam jest napisane. Więc proszę Was, jeśli chcecie naprawdę otrzymywać te nagrody, to zaglądajcie tam w opis. Tam często może być Twoje imię i nazwisko. Zerknijcie do poprzednich filmików, może akurat jest tam Wasze nazwisko, Wasz namiar, Wasz nick, pod którym się logujecie, i nagroda czeka. Nagrodę otrzymacie wtedy, kiedy napiszecie do mnie na maila, którego podaję właśnie w opisie, i kiedy podacie dane kontaktowe. Wtedy w ciągu kilku dni taka nagroda jest wysyłana, no i wtedy możecie się cieszyć, że wygraliście, bo tak to nawet nie, może nie wiecie o tym, że wygraliście. Więc zapraszam Was serdecznie do zaglądania tam na dole, do udostępniania, lajkowania i tak dalej, do modlitwy. A teraz zapraszam Was na pytanie. Dzisiejsze pytanie związane jest z polityką tamtych czasów. Jak miał na imię cesarz, który żył w czasach Jezusa? Cesarz rzymski oczywiście. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.